Zosia, muszę zacząć od tematu takiego no mega ważnego chyba, bo ostatnio wróciłaś z obozu z Anią Lewandowską. Tak. Jak było? Cudownie. Wiesz, jak tak naprawdę za każdym razem, ponieważ to był mój czwarty obóz i za każdym razem mam wrażenie, że wracam silniejsza, mądrzejsza o wiedzę, którą nam zarówno Ania, jak i różni eksperci przekazują w trakcie wykładów. No i przede wszystkim wyćwiczona, więc dla mnie to jest bardzo ważny tydzień, w którym ja sama nad sobą mogę popracować, który spędzam z fantastycznymi kobietami, ponieważ to są kobiety z całej Polski i nie tylko, jako że w tym roku nawet była para z Berlina, która zajmowała się karate. I wiesz co, więc to jest taki moment, w którym też mogę stęsknić się za moją rodziną, wracam z naładowanymi bateriami, czując się jak prawdziwa fajterka. No właśnie, nie było ci ciężko, nie miałaś takiego momentu, że kurde, już dosyć. Nie, dlatego że to był tydzień, który chciałam w 100% wykorzystać, żeby popracować nad sobą, żeby poćwiczyć, więc gdzieś w głowie byłam nastawiona. Wiadomo, że jak zobaczyłam Klarę, to zatęskniłam za moimi dzieciakami, ale cudowne było, jak wróciłam do domu i w drzwiach już na mnie czekało Leo i Rania. A to pochwalisz się tymi efektami niedługo na Instagramie? Ale mam teraz Instagramie. No jak chcesz, to teraz jak najbardziej. Nie, mój drogi, wstaję, na pewno. To jest jeszcze teraz moment, w którym się regeneruję, tak mi trenerzy powiedzieli, w którym schodzi mi woda, dlatego że zatrzymujesz wodę podczas tak intensywnego treningu, to są jednak 3 treningi dziennie, więc to jest naprawdę dużo. Ale niebawem, w środę jest pokaz bizu. Tak, słyszałem. Nałożę na siebie, mój drogi, tak, sukienkę bizu, która była szyta na modelkę, więc jest postęp.